Dawno, dawno temu, w krainie zwanej wiecznością, była tylko świadomość w świadomości, we wszystkich swoich możliwościach i w całym swoim potencjale, czekająca na manifestację. Nie było formy, tylko potencjał, wyobrażenie wszelkich możliwych form. Był to nieskończony stan czystej świadomości, z którego wszystko ostatecznie pochodzi. Przez wieki ten stan był różnie określany. Mówiono na niego źródło, nazywano go Bogiem albo po prostu Stwórcą. W pewnym momencie ta nieskończona świadomość podjęła decyzję, że chce doświadczyć życia, więc w swoim wnętrzu, ponieważ wszystko tworzy się wewnątrz, wykreowała przestrzeń i stworzyła świat duchowy, bardzo często nazywany rajem. Następnie ten tak zwany Stwórca podzielił się na wiele, wiele części, a każda z nich stała się indywidualnością, odrębną istotą. Jedna z tych istot, kierując się wolną wolą, podjęła decyzję, że stworzy własny świat, w którym to życie będzie jej służyło, a nie jak dotychczas. Odcinawszy się w ten sposób od źródła, straciła moc kreacji, więc skopiowała ten tak zwany raj i zbudowała jego gorszą kopię. Zbudowała świat materialny. Pozostałe dusze żyjące w raju podjęły decyzję, że chcą doświadczyć życia na tym materialnym planie. Więc gdy awatary były już gotowe... Więc gdy ciała fizyczne były już gotowe i na tyle inteligentne, każda dusza zespalała się z nowonarodzonym ciałem, tworząc człowieka. Następnie doświadczała życia, a gdy ciało stawało się martwe, wracała do świata duchowego i podejmowała decyzję, że chce znowu się narodzić, znowu doświadczać i znowu umrzeć, a potem jeszcze raz, jeszcze raz i tak przez setki, a nawet tysiące lat. A owy proces nazwano wędrówką dusz, wędrówką poprzez wcielenia, wędrówką, która trwa po dziś dzień.